Proszę Państwa, kolejny filmik w ramach półfinałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Giżycko 2014. To już na moim kanale ponad 10 tysięcy filmików. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, mini koszykówka, Olimpiada Młodzieży, rozgrywki U14, U16, kampy, obozy, bajery, szmery. Dzisiaj jesteśmy w Giżycku. Chłopcy walczą o awans do finału Mistrzostw Polski. Wiemy, że z południa byłem tam, awansowały Dolnośląskie, Śląskie, Małopolska i Lubelskie. Kto do tych czterech kadr dołączy? Czy wśród nich będzie kadra warmińsko-mazurska? Byłoby to duże wydarzenie, bo ta kadra nigdy nie była na finałach. Mało tego, jeszcze nigdy na finałach nie była kadra zachodniopomorskiego. Może historyczne będzie zwycięstwo i pierwszy awans? Będzie? Będzie. W regionie południe, w Nowym Targu, pokazali już chłopcy z Lublina, kadra lubelskiego, że potrafi kadra awansować, też historyczny. Ja się zastanawiam, czy z tego turnieju będzie historyczny awans. Albo Warmii Mazur, albo Podlasia, albo zachodnio-pomorskiego. To by były dopiero żarty, jakby było zachodnio-pomorskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Ale niezbadane są wyniki koszykarskie. 36-28, proszę Państwa, kiedyś, jak były, bo to jest pierwszy raz w roczniku 2-1, czyli w kategorii U14, ci chłopcy mają po 13 lat, ale kiedyś pod półfinały grali chłopcy po 15 lat i kadra Warmii Mazur z Pomorskim o tym czasie już była 50 w plecy. Patrzcie, jaka jest różnica. Tutaj kadra się czymie. Warmia Mazury. Cud natury. Nie ukrywam, że faworytem, jeżeli chodzi o wszystkie 16 kadr w Polsce, faworytem do złotego medalu jest kadra dolnośląskiego. Dolny Śląsk. W pięknym stylu, pokonując wszystkich po 50. Prawie w czterech meczach, które rozegrali, 100 i więcej punktów. Czy ktoś z północy im zaszkodzi? Ja będę obserwował. I teraz time out jest, a ja witam serdecznie kadrę zachodniopomorskiego. Ciao, good morning, zdravstvujte, buongiorno, jak się czujecie, jak podróż, daleko było, nie? Ale o który się przyjechali? Kadra zachodniopomorskiego to kluby takie jak? Ja, tak, ale reprezentujesz jaki klub, na co dzień, gdzie grasz? Spójnik. Spójnik. Kto jest ze Spójni, ręka do góry. A kto jest nie ze Spójni, a skądinąd? Żak Koszalin. Trzech. I kto jeszcze z innego klubu? Kotwica. Kotwica, trzeci klub. Jest czwarty klub. A ty słyszysz, co ja gadam, bo słuchasz muzyki? Bombardier. Co jesteś? Bombardier. Ja cię nie... Bombardier. Bombardier. Bombardujesz kosze? Szczecin. Czyli cztery kluby, tak? Cztery? Wschód? I Wilki Morskie, czyli pięć klubów. Ale tu na tym turnieju jesteście jedną kadrą, jednym teamem. Reprezentujecie województwo zachodniopomorskie. Będzie niespodzianka, będzie pierwszy historyczny awans. Będzie się działo. Będzie zabawa. A kto najwyższy chłopak jest? Ale wiesz, że wzrost się w tym wieku nie liczy. Liczy się spryt, a przede wszystkim co? Umysł, tak. Masz ten umysł. Ty na pewno jedynkę grasz, nie? Nie mam. Ile ma wzrostu? 1,62. Przeszkadza ci to? Nie. Pasy dajesz dobre? Nie. Jak wam tutaj poziom się podoba tych zawodów? Jest ok. Taki sobie. Dobra, zobaczymy, jak wy wyjdziecie. Zadowoleni z kolacji? Ze śniadania? To dobrze. Wyspani z kampingów? Ciepło było. To co wam jeszcze do szczęścia brakuje? Zwycięstwo. A czym się różni gracz od zawodnika? Zawodnik zawodzi, a gracz gra. Kim jesteś? Ja gracz.
A ty jesteś zwycięzcą. Dobrze powiedziałeś. Jeszcze raz może się przedstawisz. Pozdrawiasz kogo? Wszystkich. Mamy, taty? Babcie, babcie, dziadka, kolegów. Psa, pieska masz. Jakiej rasy? Jorka. Jorka masz. Mój brat też ma Jorka. Fajne pieski, nie? Miły. Też bym sobie kupił pieska, ale wiesz, po turniejach jest, że kto by go pilnował. Zibi. Ja, potęga koszykówki. SKM Polski Kosz. Najlepszy, jedyny w Europie portal koszykówki młodzieżowej. 15 milionów wyjść i wy go nie znacie. To jest normalnie wiocha. Od dziś każdy wchodzi. Na Facebooku jestem Zbyszek Bytomski. Jak można nie znać SKM? Ale wam to daruję. Teraz już będziemy razem iść do przodu, prawda? Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z półfinałów Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich z Giżycka, z Warmii Mazur. Pozdrawia Zibi i Bartek.